Granie w FIFA przez tyle lat to dla każdego gracza spacer po rozżarzonych węglach. W jedno Foot Champions jesteś w stanie zobaczyć tyle, co niektórzy ludzie przez całe swoje życie. Wyłączając konsolę czujesz się niezwyciężony, bo wiesz, że już nic gorszego nie może ci się przytrafić. Jesteś przygotowany na każdą sytuację, na każdy scenariusz. Nie analizujesz, nie tracisz czasu, skupiasz się na tym, co ważne. Twoja psychika jest zrobiona z adamantium, bo została poddana niewyobrażalnym torturom. Nawet jebany Alavairan nie może tego zmienić. Byliśmy testowani o każdej porze, w każdych warunkach. Bo co nie może zabić, to wzmocni. Baczność, przemyśl, ta, spoczy. Nieważne jak bardzo rakowy jest gameplay, jak bardzo laguje, nieważne w jakim momencie życia jesteś, wszystko jesteś w stanie przetrwać. O Jezu, jak wylało, no jak wylało. Przecież tak nie można, jak z tego bramka padnie. I to jest karmy, też jego się zaraz. Więc panie wchodzą do Ultimate Team, żeby razem z facetami na boisku grać sobie. Wow, nie, nie, wow. Wow, 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 nie, to jest, potrzebuję chwili. Powiedz mi, że to nie jest prawda. Seems to be a lot of confusion. Yes, you'll be able to play with both men and women on the same team inside Foot, no separate mode. Czy wy wiecie, jakie to jest idiotyczne? Zanim przejdziemy do praktycznie jedynego argumentu, jakim jest to, że no to jest tylko gra, wyluzuj, nie spinaj dupy, takie rzeczy, powiem, że bardzo nie lubię absurdów, a nasz świat jest ich pełen i to jest jeden z nich. W tej gierce jest masa rzeczy do poprawy i zgaduję, że nie zostaną one nawet ruszone, tylko przed premierą będzie jacy to i nie są poprawni, jak warto kupić ich produkt, bo w sumie jak grałem w czwartej lidze polskiej, to też nie chcę być dyskryminowany, dodajcie mnie do Manchester United, no a tak gorszy od Wekorsta nie będę. Czy możemy chociaż ustalić jedną rzecz, bardzo, bardzo kontrowersyjną jak na te czasy? Mężczyźni i kobiety nie są tacy sami. FIFA gra 99% chłopa, więc na pewno nie zostało to zrobione dla gamerek, tylko po to, żeby puszować tą nielogiczną narrację. Kobieta nie może rywalizować z facetem w sportach fizycznych. To jest biologia, to nie jest fizyka kwantowa. W jakim ja świecie żyję? Marta może mieć 93 punkty oceny ogólnej. No tak, w żeńskiej dywizji. O, w wirtualnych klubach już tak przecież je, nikt nie gra w wirtualne kluby, nikt. Wróćmy do tej Marty. 1,60 m wzrostu, dziewczyna, 50 parę kilo wagi, wyjdzie sobie sam na sam, wyprzedzi i przepchnie mojego Maldiniego. Paolo Maldiniego! Rozumiem, że Megan Rapinoe w środku pola przyjmie sobie piłkę, weźmie na plecy Patryka Vieirę, zagra fałszykiem lepiej niż Luka Modric i koniec końców Gennaro Gattuso do niej przyjdzie z pretensjami, a ona go odepchnie tak mocno, że gościu się przewróci! Mamy przecież kobiece ligi, reprezentacje, nawet jakby był oddzielny Ultimate Team, nie byłoby żadnego problemu. Tylko mówimy tutaj o gierce, gdzie uderza się na bramkę. Chociaż w FIFA 23 to jest bardziej odbitki, pasbaki i jakieś fartowne bramki na lagach. Ale no wiecie, o co mi chodzi, nie? Że zmieszanie się to jest najbardziej głupia i debilna decyzja, jaką można podjąć. Dla nich to wiecie, my jesteśmy teraz super, jesteśmy super tolerancyjni, w ogóle poprawność polityczna, juhu! Mówimy tutaj o firmie, która jest PEGI 3 i ma skrzynki do otwierania za pieniądze! No przecież, no, no ja, no to nie jest poprawne, to jest głupie. Rozumiem, że teraz bramkarz jak Dziołcha będzie iść sam na sam, to nie będzie tego bronił, żeby tylko nie urazić uczuć, bo on nie chce nikogo dyskryminować i będzie mu smutno. Alex Morgan dostanie jakieś supermoce, że jak będzie skakać z Vidiciem, to wyskoczy przez morza i uderzy rakietę z głowy jak Benteke w 14. Wiecie już, że były mecze zmieszane. Na przykład Mistrzowie Świata, Stany Zjednoczone grały z U15 FC Dallas i przegrały to spotkanie 2-5, czy też Australijki, które były na miejscu 5 światowego rankingu, przegrały 7-0 z 15-latkami. 7-0! I teraz, żeby nie było, nie ma w tym nic dziwnego. To jest normalne, bo to jest biologia, tak jesteśmy skonstruowani i tak było od zawsze, od początku ewolucji, tylko przez ostatnie parę lat tak się zmieniło i dlatego ten świat tak pojebało, że nie, nie, my to na każdej płaszczyźnie jesteśmy ex aequo. Nie, nie jesteśmy. I dlaczego to jest takie ważne, żeby to zrozumieć? Bo to nie tylko tracą faceci na tym, tylko jeszcze kobiety są poszkodowane, bo to jest absurd! I to jest odpowiedź odnośnie argumentu, o, dlaczego to jest tylko gra? Jakby to było tylko w FIFA i w ogóle nigdzie indziej, to bym na to wysrane położyłbym lachę, ale to, że to się dzieje jeszcze w innych rejonach, to tak mnie to stiltowało, że nawet w tej obrzyganej FIFA też! Zadam pytanie, czy jest jakikolwiek chłop, który chce męskiego Tomb Raidera? Albo dajmy na to męską bajonetę? Nie, nie ma, nie ma ani jednego takiego, to kto?
Kto o to prosił? Przecież to nie ma żadnego sensu i logiki! Oj stary, nie przesadzaj, pogramy sobie mieszanymi drużynami, będzie fajnie. No, jest to trochę głupie, ale nie przejmuj się, będzie dobrze. I potem przez takie podejście Kleopatrę, która wywodzi się z greckiej dynastii, gra taka aktorka! Można też powiedzieć, że granie ikonami, których nie ma już pośród nas, powiedzmy Pele z Kylem Walkerem, jest nierealistyczne. Tylko że oni jakby grali w tej samej erze, jest szansa, że mogliby grać razem w drużynie, a facet i kobieta nigdy razem ze sobą nie grali. To już nawet nie chodzi o ten realizm. Jest takie fajne słowo po angielsku, które dobrze to oddaje, nazywa się ono delusional i po polsku można to przetłumaczyć na urojony, coś takiego. No ciężko to przetłumaczyć jeden do jednego, ale no mniej więcej o to mi chodzi. Tym bardziej to frustruje, że wiemy, o jakiej firmie mówimy, o Electronic Arts, które uwielbia przed premierą podkoloryzować, tutaj poruszać jakieś pierdoły, tutaj gadać o innych rzeczach, które nie mają znaczenia, totalnie ominąć te rzeczy, które gracze proszą, żeby zostały zmienione i daje nam niesamowicie zapakowany prezent, którego zawartością jest mleko po terminie. Ciekaw jestem, jak to będzie z SBC. Czy marki matchups będą miały znaczenie? Czy dostaną jakieś specjalne body type'y? Jak będzie z bramkarkami? No bo logiczne są o wiele niższe, a wiemy, że jak bramkarz jest niski w realiach FIBA, to zazwyczaj jest do wyrzucenia. Przykład Casillas, no nie oddaje raczej. Ciekaw jestem, jak z pojedynkami główkowymi, no bo o ile zawodniczki atakujące, to nam pół biedy. No ale jak będzie jakieś SPD czy SO, no to może być problem. Osobiście uważam, że to jest zły i bardzo niezrozumiały ruch, ale tylko z mojej perspektywy, bo oni teraz mają takie pole do manewru z paczuszkami, mogą tak sobie przepisy ponaginać, mogą nawet władować się do domu, ukraść torebkę twojej dziewczyny, obstrać ci kibel, ukraść telewizor, ale oni i tak nie będą odpowiadać, bo w ich grze możesz zmieszać sobie drużyny. Jeszcze jakby to było Galactic Football, ale mówimy o realnej piłce nożnej i może się mylę, ale wydaje mi się, że nie ma takiego przepisu, który zakazuje kobietom gry z facetami. Po prostu, no, nie idą tam, ja się w sumie im nie dziwię, nawet jakby chciały, to raczej by się nie dostały, no bo poziom jest dużo wyższy. Czy ja mówię tutaj nielogicznie coś? Uwielbiałem grać jako Ellie w The Last of Us 2, uważam, że jest to jedna z najlepszych kampanii, w jakiej kiedykolwiek grałem. To samo można powiedzieć o Clementine w The Walking Dead, no świetna przygoda w postapokaliptycznym świecie, ale mówimy tutaj o sporcie realnym! Wiecie, dlaczego kiedyś gracze wkurzyli się na to, że klientka była na opakowaniu Battlefield 5? Dlatego, że 99% ofiar w konfliktach wojennych to mężczyźni. I z pozoru jest to ogólnie niewinne gierki, haha. No ale tak jak spojrzysz głębiej, to wcale zabawne to nie jest.